dniu wczorajszym przynaglenie okresem Wielkiego Postu i troskliwą posługą duszpasterską waszych kapłanów zatrzymaliśmy się w biegu codzienności na naszej pielgrzymiej drodze wiary i próbowaliśmy się zastanowić, czy aby nie należy podjąć nawrócenia w trosce o nasze życie, o życie nie tylko i nie przede wszystkim zamknięte do granic doczesności, ale perspektywicznie wybiegające ku życiu wiecznemu. I wczoraj próbowaliśmy zrozumieć, że dramat odrzuconego Boga albo zobojętnienie człowieka na czas jego nawiedzenia nie jest tylko za przeszłą historią zapisaną na kartach Ewangelii, że i dzisiaj Jezus przychodzi do nas pod różnymi zasłonami, a niestety nadal często obojętniejemy na to przychodzenie Boga. Wspomnieliśmy o tym, iż znajduje się w eucharystycznym chlebie, gdzie oczekuje, podobnie jak biblijni bohaterzy, na to, że przyjdziemy i powiemy Mu o troskach codzienności, o tym, że w wielu kwestiach nie dostajemy, czy że brzemię codzienności przerasta nasz sposób pojmowania i przeżywania ich. Wspomnieliśmy także, iż przemawia do nas, bo siewca wychodzi siatki i ani jedna jota nie zostanie zmieniona. A niestety zamykamy uszy, bądź też karmimy się wieloma innymi treściami, byle nie tylko ewangelicznym ziarnem wzrostu. Próbowaliśmy zrozumieć, że Jezus przychodzi pod osłoną cierpiącego i niekiedy odrzuconego i pogardzanego człowieka i w taki sposób pozwala sobie w nim usłużyć. I wreszcie nadmieniliśmy, że chce, abyśmy go doświadczali we wspólnocie domowego wieczernika, a więc pacierza rodzinnego, czy też podczas zgromadzenia liturgicznego, a niestety nie zabiegamy o tę rzeczywistość duchowego doznania Bożej obecności. Wczoraj utkwiliśmy wzrok, myśląc o nawróceniu, w obrazie Jezusa Miłosiernego. Dłoń skierowana ku górze to pytanie o naszą relację do Boga przychodzącego każdego dnia w historię naszego życia. Druga zaś dłoń spoczywa na sercu i to właśnie temu dzisiaj poświęćmy nasze rozważanie. Otóż biblijna zasada sformułowana przez Mistrza z Nazaretu jest bardzo klarowna i czytelna. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro. Zły zaś człowiek ze złego skarbca serca wydobywa zło. To tak naprawdę na naszej drodze nawrócenia pytanie o miłość bratnią wobec osób, z którymi na co dzień żyjemy, a więc rodziny, sąsiedztwa i wspólnoty pracy, czy też społeczności lokalnej. Nie wystarczy bowiem deklarować chęci miłości do bliźniego. Miłość wcale nie polega jedynie na pustosłowiu, obietnicach, niespełnionych deklaracjach. Kilkanaście lat temu do seminarium przemyskiego przyjechał biskup z Kanady. Pewnie nie byłoby to kto wie jak nadzwyczajne wydarzenie, bo dosyć często pasterze kościoła z różnych części świata przyjeżdżali do naszego seminarium. Tenże biskup urodził się w Polsce, ale tuż po narodzinach wyemigrował za ocean. Przyjechał w przededniu swojego wystąpienia i spotkania z klerykami i przełożonymi. Niemal całą noc spędził na tym, żeby na kartce na papieru po polsku napisać kazanie. Na następny dzień, w czwartek rano, wychodzi, a przed nim rzesza 200 kleryków i księży przełożonych. Utkwił wzrok we wszystkich nas tam obecnych, pomiął przygotowaną kartkę i łamaną polszczyzną powiedział kazanie najkrótsze, jakie kiedykolwiek w życiu słyszałem. Nadejdzie czas, nadszedł czas, kiedy ludzie będą słuchać jednej i jedynej Ewangelii, Ewangelii waszego życia. Chciał nam przekazać bardzo ważne orędzie, że miłość chrześcijańska wyrażona w trosce o bliźniego, a więc to, co postulował Jan Paweł II w stwierdzeniu wyobraźni miłosierdzia, jest miernikiem tego, na ile kochamy Boga i drugiego człowieka.
Przecież pierwotny Kościół, a więc w chwili, kiedy zaczynał się tworzyć, ci ludzie naprawdę żyli wzajemną miłością, przebaczeniem i dyspozycyjnością. Ona była tak widoczna i przekonywująca, że nawet poganie churalnie wykrzykiwali: zobaczcie, jak oni się miłują. Tymczasem jaka jest rzeczywistość? Niestety, czasami bardzo bolesna i smutna. Jedna z większych miejscowości w naszej archidiecezji. Wizyta duszpasterska. Wchodzę do kamienicy i znajduje się tam pani, ku mojemu zdziwieniu, kiedy otworzyła, z wielką radością wyznała, iż ma 35 kotów. Jakakolwiek forma inicjowanej rozmowy zaczyna się i jest prowadzona albo kończy się wyłącznie na kotach. No chcąc zmienić temat, bo przecież jak ta pani deklarowała, jest bardzo wierzącą i praktykującą katoliczką, zapytałem ją o sąsiadkę vis-a-vis jej drzwi. Już wtedy od 9 lat była sparaliżowana kobieta. No więc pytam panią od kotów: proszę panią, a co się stało sąsiadce i czy pani ją odwiedza, pani jej pomaga? A kobieta od kotów z rozbrajającą szczerością mi odpowiada: proszę księdza, a co mnie to obchodzi, to nie moja sprawa. Coś się z nami dzieje, że tak skamieniały nasze serca, umysły, ta wrażliwość na drugiego człowieka. Kierujemy się jakąś formą kalkulacji, premedytacji, wątpliwości. Tymczasem Jezus zobowiązuje nas do tego, abyśmy czynili miłość bratnią. I pewnie teraz wielu z nas myśli sobie: a cóż ja mogę? Przecież nie jestem człowiekiem wpływowym, nie jestem jakimś decydentem, nie zasiadam w ławach rady gminnej, samorządowych władz, czy nawet parlamentarnych. Nie mam mnóstwa pieniędzy, nie zbijam kapitału, więc cóż ja mogę robić? Gdybyśmy ulegli takiej pokusie, to w gruncie rzeczy chrześcijańska miłość i miłosierdzie zarezerwowana byłaby tylko do ludzi, którzy mają władzę i pieniądze. A przecież Jezus wszystkich nas zobowiązuje, żebyśmy z dobrego skarbca serca wydobywali dobro dla drugiego człowieka. Są trzy postawy, które każdy człowiek, niezależnie od wykształcenia i stanu posiadania, może i powinien świadczyć na rzecz bliźniego. Przyjrzyjmy się im trochę. Po pierwsze, to jest dar modlitwy wstawienniczej. I szczerze pewnie trzeba się nam przyznać na rekolekcjach, że w zdecydowanej większości, kiedy przychodzimy do świątyni, to chcielibyśmy i załatwiamy swoje sprawy przed Panem Bogiem. Jakoś ginie nam to przekonanie, że przecież modlitwa wstawiennicza może i wyprasza łaski dla innych osób. Czyżbyśmy zapomnieli biblijne przykłady, chociażby czterech przyjaciół, którzy przynoszą paralityka przed Jezusa? Czyżbyśmy zapomnieli o setniku, dworzaninie, którzy przychodzą i błagają w imieniu swoich podwładnych? Obok nas tyle ludzkich dramatów. Młodzi rodzice, którzy walczą z nieuleczalną chorobą dziecka i błagają Boga o to, żeby przeżyło dzień w zdrowiu czy bez ataków padaczkowych. Rodziny zagrożone potężnym rozbiciem, i tylko ingerencja Bożej łaski jest w stanie wyjednać im łaskę nawrócenia i pogodzenia się. Trzeba nam przejrzeć i orędować przed Panem za innymi ludźmi. Czy to ma sens? Jako neopresbiter ksiądz arcybiskup Józef Michalik skierował mnie na 2 tygodnie do posługi kapelana w mojej rodzinnej miejscowości w Brzozowie. Z wielkim entuzjazmem, choć z bojaźnią, podjąłem tę posługę i pewnego dnia wchodzę do sali na chemioterapię. Znajduje się tam kilku mężczyzn, ale ku mojemu ogromnemu zdziwieniu jeden z mężczyzn, pomimo tego, że umierał, nieprawdopodobnie bluźnił. Wyzywał mnie, dopuszczał się straszliwych wyzwisk wobec Jezusa Eucharystycznego.
Zszokowany powróciłem do domu, ale w myśli zachowałem przeświadczenie, żeby podejść do już wtedy sędziwego księdza Tomasza Zięby, wieloletniego kapelana tego szpitala. On ze stoickim spokojem powiedział mi: Jasiu, idź wieczorem, będzie nabożeństwo do serca Pana Jezusa, msza święta. Poproś przez radiowęzeł wszystkich chorych i cierpiących, żeby ofiarowali swoją modlitwę, różaniec i komunię o nawrócenie dla tego człowieka, tylko nie podaj oczywiście jego imienia i nazwiska. Niezbyt byłem przekonany, bo uważałem to za sztampową odpowiedź kapłana, ale uczyniłem tak, jak powiedział. Następnego dnia, 20 minut po godzinie 8, otrzymuję telefon z wezwaniem do szpitala. Wchodzę do zakrystii, tam widnieje karteczka: chemioterapia, sala numer 4, imię i nazwisko tego mężczyzny. Wiedząc o tym, bo dopiero zakończyłem studia seminaryjne, że nie można nikomu udzielić sakramentu wbrew jego woli, zatelefonowałem na oddział i mówię, że ja nie mogę udzielić sakramentu temu panu, bo przecież on sobie wyraźnie tego nie życzył, mało tego, bluźnił nawet. Pani pielęgniarka odpowiedziała, że panie salowe zapytały go, czy chce księdza, na co skinął głową. Mówi: nie, ksiądz przyjdzie, bo on jest w stanie agonalnym. Poszedłem do niego, już tracił przytomność. Zdołałem jedynie zapytać, czy rozpoznaje księdza i czy żałuje za grzechy z całego życia. O godzinie 14 już nie żył. Ale wieczorem przyszedłem na obchód szpitala i na nabożeństwo. W kaplicy szpitalnej wśród wielu ludzi były dwie kobiety. Jak się później okazało, jedna żona tego pana, a druga córka. I żona mówi w ten sposób: proszę księdza, 46 lat nie był u spowiedzi. Tyle przekonywania naszego, bliskich, rodziny, księży, sióstr, zakonu. Zobaczcie, co może modlitwa wstawiennicza. Jaką potęgę ma modlitwa ludzi orędujących przed Panem Bogiem. Tym bardziej, o czym jeszcze będziemy wspominać, w waszym miejscu, wybranym przez Matkę Bożą, w jej tytule królowej rodziny. To jest jeden z najpiękniejszych darów, jaki możemy ofiarować innym, bo czasami trudno kogoś przekonać do tego, że powinien skończyć z nałogiem. Trzeba ingerencji Boga, żeby przemienił jego umysł i serce. Druga forma daru, którym powinniśmy się dzielić z bliźnimi, to dar, ale dobrego słowa. Szczególnie podkreślam to stwierdzenie dobrego słowa. Żyjemy w przedziwnych czasach. Niemal każdy każdego próbuje i zupełnie ze wszystkiego rozliczać. Karmimy się różnego rodzaju plotkami, konfabulacjami. Lubimy czytać tylko i wyłącznie doniesienia, które kogoś pomniejszają, sieją pogardę, niezrozumienie. Kto sieje kąkol, to i kąkol zbierze. Jakże mało jest teraz dobrego słowa, wyrażającego z przekonaniem miłość. Spójrzmy, jak wyglądają nasze życzenia przedświąteczne. Szczęścia, zdrowia, no i wiesz. A może by właśnie wtedy wypowiedzieć słowa: przepraszam, proszę o wybaczenie, potrzebuję Cię. Sokrates, myśliciel, który i filozof żyjący przed Chrystusem, miał taki piękny zwyczaj. Kiedy przybiegali do niego jego uczniowie i chcieli mu coś powiedzieć, zawsze zadawał im jedno pytanie: czy to, co chcesz mi powiedzieć, przesiałeś przez trzy sita? Czy to jest prawda? Czy to jest dobre, a więc nie szkodzi nikomu? I czy to jest konieczne? Jeśli nie, to nawet nie chcę Cię słuchać. Starajmy się powstrzymywać od plotek, przekłamań, insynuacji, osądów ludzkich. To nic nie zmienia i nie buduje, wręcz przeciwnie. Rodzi nienawiść i niezrozumienie. I wreszcie trzeci dar, jaki każdy z nas może złożyć ze skarbca swojego serca, to zwykłych, codziennych, prozaicznych czynności, które są wyrazem troski o naszych sąsiadów, ludzi starszych.
według kompetencji, kwalifikacji zawodowych. Przecież jeszcze nie tak dawno na naszych wioskach nie trzeba było nikogo z sąsiedztwa prosić, kiedy był zasiew zboża, zbiór, czy ziemniaków, czy zboża. Wszyscy się solidaryzowali. A teraz zamknięci w przestrzeni jakichś własnych trosk, niepokojów, egoistycznego dążenia do materialnego dobrobytu, zapominamy o bliźnich. Czy to prawda? Jakimś dramatem jest to, jak na przykład w mojej rodzinnej miejscowości. W klatce tuż obok mieszkańcy się nie zorientowali, że nie ma sąsiada. Po 10 dniach poczuli straszliwy odór i fetor. Okazało się, że po prostu umarł i nikt się nim nie interesował. Czy naprawdę nie powinniśmy się zawstydzić jako chrześcijanie, że babcia w nieopodal waszej miejscowości przez 2 tygodnie nie poszła do kościoła, chociaż bardzo chciała, bo miała tak zasypanym śniegiem bramkę i nikt z sąsiadów nie pomógł jej otworzyć i odśnieżyć tego? Coś się z nami dzieje. Dlaczego tak skamieniało nasze serce? Przecież wezwanie do nawrócenia to nic innego jak patrzenie w stronę bliźniego. Droga do Boga zawsze zbacza w stronę bliźniego, drodzy bracia i siostry. Tu nie chodzi o spektakularne czyny, o wielkie akcje jednorazowe. Spróbujmy zrozumieć, że dar modlitwy w stawie mniejszej, dobrego słowa i zwykłych czynności pomocowych względem bliźnich są pięknym zasiewem ewangelicznej miłości i jednocześnie zasługiwaniem dla nas na niebo. Pamiętajmy o tym, że to Boże wezwanie jest skierowane do każdego z nas. Czyńmy dobro, wydobywajmy hojnie ze skarbca swego serca modlitwę wstawienniczą, dar dobrego słowa i proste gesty ludzkiej życzliwości, które czynią życie bliźnich nieco łatwiejsze, a przede wszystkim otoczone miłością Boga i prawdziwego chrześcijanina. Amen.